Ach, kolejny dzień wydobywcy ropy. Aukcja terenu? Oczywiście. Na jakim poziomie trudności grasz? Nie było już wyboru poziomu trudności. Może potem, jak przejdzie się pierwszy raz grę, to będzie wybór. Blady arsenał kopiony sylwestrowy do szczelania? Jak to się mówi? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to co? A dawaj o ten teren będziemy walczyć. Nie wiem, czy dobry, ale może akurat. No i proszę. Za ile ta gra? Nie wiem, za 10 zł. Jakieś tam groszowe rzeczy. Dobra, aukcja podziałów. 6%. No to muszę to mieć. Całe szczęście okazuje się, że oni są tacy biedaccy, że... Uuu, panie! No, bieda straszna ogólnie. Iść do kibelka, zrobić wszystkie... I mu kartę bloknęli, bo coś... No to widział, no to mówił właśnie. No, jak to się mówi, no... Zdarza się. Nie wiem, jak co mogło na to mieć wpływ. Dobra, ile ona ma? 34, czyli kupuję tak przy 17. Tak, przy 20 kupimy w takim razie. Koniec, kurwa. Nie ma kupowania akcji na mojej zmianie. Proszę cię, godło, przy 20 kupuję, jak mistrz biznesu. Dobra, co tam masz ciekawego? O Boże, jaka biedacka oferta. Dobra, kupmy od biedaka. No trudno, nic się nie dało zrobić. Ale tylko to napisałeś. No dobra. No to tak jak mówię, jak to się mówi, czasami się zdarza. No. Jak mi wysyłasz donaty, to wtedy nie blokuję karty, więc mimo spokojnie możesz to robić u mnie. Bo u mnie nie ma takich problemów. Dobra. O proszę, jak znaleźli, jak się dogadali. Dwóch obok siebie praktycznie. Ach, na opartego moglibyśmy taką jedną budować. I robić z tego całą infrastrukturę, tak na dobrą sprawę. Idź to sprzedaj szybko, koniu. Bo w sumie tak, okej, dobrze wiedzieć, no. O kurwa, ostro się zaczyna robić. Dobra, cena tu pomału wzrasta, więc dobrze. Troszkę zarobimy, bo musimy na początku troszeczkę zarobić. Też kupiłem, jak zobaczyłem, że Blady gra. No nic dziwnego, bo gra jest kozacka. Ostatnio mam taką, już zresztą o tym wspominałem, że ostatnio mam fazę na tego typu gry, co nie? Tak na przykład ten, jak ten, ta gra właśnie Potion Craft, co nie? Tego typu, to też właśnie ostatnio mam strasznie fazę na takie właśnie luźne gierki. No strasznie mi się podobają. Ona jest taka prosta, ale taka wręcz przyjemna, co nie? Że tutaj musisz robić, że tutaj musisz właśnie wydobywać tą ropę, zdobywać te zasoby. No mega opcja po prostu, mega fajna opcja. Przyspieszmy oczywiście koniki, bo koniki muszą być szybkie. Szybkie jak błyskawica. Zwłaszcza, że cena tu fajnie pomału rośnie nam. Co nie, widzimy, że cena tutaj idzie do góry. Więc fajno, fajno, dobra. Radiatorów tutaj troszkę wyślijmy. Krecików też troszkę wyślijmy już. Niech oni tutaj szukają potencjalnie tego, tego gazu. Blady, czy potem grze przyjdziesz, to będzie Subnautica? Subnautica na pewno w końcu zagramy. Natomiast nie wiem, czy od razu, bo... No bo zależy. Zobaczymy. Ktoś coś znalazł. A, ten znalazł. Ten też znalazł. Dobra, dobrze. O, jest dużo. Widzimy, że jest dużo tego, tego oleju. Dobra. Kurwa, co będziemy się ograniczać? Lecimy na jednej rurze. Zobaczymy, czy to będzie takie dochodowe. Jak to się mówi, nie wiem. Ale co będziemy się ograniczać? Tylko jest... O kurwa, nie mam w ogóle żadnego oleju w tej chwili. Ale przypson. O kurwa, ale przyps. Dobra, musimy wziąć jakąś pożyczkę. Rzadko się to zdarza, ale... Jest problem, bo ja nie mam w ogóle pieniędzy. Dobra, tutaj się dokopiemy, to będziemy mieli pieniądze. Ole przypson, kurwa. Nie ogarnąłem totalnie, że tyle wydałem pieniędzy. Musiałem właśnie wziąć szybki kredycik, bo żem się wrąbał. Tutaj sprzedajcie, bo jest lepsza cena teraz. Szybciutko. Ole się wrąbałem, ja cię kręcę, jaki przypiks. Totalnie na biedaka. No dobra, bywa i tak czasami. Musimy to poszerzyć, żeby szybciej płynęła ropa.
Dobra, mamy dużo tutaj tych grzejek. Ja nawet widzę, że można gigantycznie je ogrzać, co nie? Ale musimy troszeczkę chociaż hajsu zdobyć. Trochę chociaż hajsu zdobyć, bo jest bieda. Ale przez tą koleżankę mi kartę zablokowali, ale już chuj, odblokowałem, już niedługo będą donaty. Tylko pytanie w takie, ale to właśnie, to zablokowała, ale pytanie czemu to w sumie, czyli co, ona na jakieś miała amerykańskie konto? W sumie? Bez sensu troszkę. Jak widzisz, jak to jest, trzeba czasami uważać, komu się wysyła donaty. No. Ale gazu brałbym od Bladiego. Dokładnie. Bladi ma najlepsze, właśnie najlepsze ceny gazu. Oj tak, tak, byczku. Oj tak, tak. Najlepsze ceny gazu tylko u mnie. Jak nie, jak tak. Dobra, nie wiem, czy to było dobre, żeby jednak robić jedną rafinerię. Chyba jednak nie do końca. To był taki dobry pomysł. Taki mega inteligentny. Chyba była bardzo, to nie był inteligentny pomysł. Co najmniej szyb naftowy, co najmniej dwa. Tutaj już jest tanio zresztą swoją drogą. Bo totalnie brakuje mi pieniędzy na cokolwiek. Dobra, ale mamy dużo... Dużo tych przynajmniej. O kurwa, po drodze tu, patrzcie co tu jest. Dobra. No dobra, już niech zbierają. Już niech zbierają, pieniędzy nie mamy. Pieniędzy nie mamy totalnie. Jest ten. Bieda, ale no i mamy dużo potencjalnego gazu, którego oczywiście, jak się uda ogrzać. O bogowie, ale będą pieniążki. Jakby się udało zrobić taki gigantyczny ten tutaj i tak zacząć to grzać. O bogowie, jakie byłyby hajsy, co nie? Byśmy zrobili taki gigantyczny okrąg. Ja pierdykam, ile byłoby pieniążków z tego biznesu. Co, wyobrażacie to sobie? Byśmy byli bogaci. Taki byśmy naprawdę gigantyczny zrobili obrót. Co nie, ja sobie tak to przynajmniej wyobrażam. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, żeby taki gigantyczny robić i to wszystko ogrzewać. No, kreciki, dobry pomysł. No dobra, coś tam pomału. Biznes zaczyna się, nie wiem, zwracać, powiedzmy to, nazwijmy to tak. Tutaj gościu coś chyba wykrył, zobaczmy. Nie wiem, tutaj? No coś tu macha nam. I tutaj też nam macha. Czyli coś tu jest, o tutaj jest na rzeczy coś. No. Ale to właśnie, jeśli chcemy się do tego dokopać, no to tym bardziej chyba musimy to zrobić tak szerokim łukiem. Coś takiego nawet. Tak, żeby potem można było tutaj to, wiecie, zarobić na tym niemałe pieniądze. No bo jakby to wszystko potem otoczyć i zacząć grzać, łapiecie, jakie to będą, jakie będą grube hajsy? Będę milionerem i to jeszcze jakim! O bogowie, ale będzie bogactwo! Dobra, zobaczmy, czy coś jeszcze wykryje. Dobra, na razie pomału. Tutaj hajs się kończy. Znaczy ten, dobre ceny się kończą. Budujmy jeszcze jeden taki. Proszę bardzo, dwa silosy takie eleganckie. No dobra, coś tam idzie, co nie? Będę bilionerem, jeśli wszystko by się, jeśli plan by się udał. A plan, oj, będzie bardzo mroczny. Będzie ciężki na pewno też do wykonania, ale będzie genialny. No i ten coś tutaj wykrył, co nie? Cwaniak. Nie wiem jeszcze gdzie, bo nie mogę tego zlokalizować dokładnie. Ale coś tu cwaniak wykrył, może być tam bardzo nisko. A nie, tu jest, teraz widzę, tu jest.
Okej, nie było tematu. Może wyżej, no tutaj właśnie, nie tak nisko. Trochę przesadziłem z tym optymizmem. No dobra, no coś tam się zbiera. Tyle do powiedzenia. Coś tam się pomału, pomału się tu zbiera, co nie? No jakbyśmy z tego wypompowali, no to już w ogóle byłoby super, bo byśmy mogli to wykorzystać do grzańka. I to byśmy musieli chyba tak zamknąć wtedy. Mi się wydaje, tutaj zamknąć. To wtedy tutaj zamknąć. Tak już myślę, jakbyśmy to musieli zamknąć, żeby to poszerzać. Chyba jakoś tak, co nie? O, czy to w ogóle jest realne, żeby to zamknąć i to się poszerzało, tak jak ja planuję? Zastanawiam się, czy to w ogóle jest ta myśl techniki, że w ogóle ma sens, tak sobie myślę po prostu, wiecie? No dobra, już tego nie ma, spróbujmy. Czy to nie jest po prostu za duże? No, za duże. Cholipka. A jak zrobimy coś takiego? Bo może to trzeba okrążyć jeden. Działa. Dobra. Dobra, koniki. Działa. To działa! Czyli tutaj... Tutaj i tak byśmy musieli tak w połowie to zrobić, wychodzi na to. Czyli tutaj za duży krąg zrobiliśmy. No dobra, no... No trudno, niech się poszerzają. Jakieś tam zapasy są. Mamy wrzesień. Dobra, już przynajmniej wiem, Bloody. Dobra, już patrzę tutaj. Bloody, dobra Bloody, ja muszę spadać, bo mam coś do zrobienia. Dobra, trzymaj się Godlo, fajnie, że byłeś. Dobra, generalnie no... No można poszerzyć, ale, ale tak, skończył się chyba, ropa się chyba skończyła, więc na tej mapie nie było tak dużo ropy. Dobra, jedynie co możemy jeszcze zrobić, no to wiadomo, podłączyć się do tego. Tutaj jak już to skończymy, to żeby się do tego podłączyć. To będzie nas trochę kosztować. Więc może trochę jeszcze sprzedajmy. W sumie nie zarobimy dużo na tym biznesie, coś czuję, wiecie? Tutaj trochę przekombinowałem, mi się wydaje. Chciałem zrobić biznes doskonale. No trochę potrzebujemy jeszcze na drobne wydatki, żeby potem to połączyć. Troszkę przekombinowałem. Tyle wam powiem. Patrz jak to się powiększa, ale już jest październik. No to lipa. Lipa, powiem wam. Gdzie będzie więc na startu? Będziemy, zaraz musimy otwierać, bo to zaraz będzie grudzień. Dobra, trudno. Przerywamy tą dobrą zabawę, ale mamy mało czasu. No, musimy. Bo już grudzień się zbliża, niestety. Tu musimy zamknąć. Tu wszystko powinniśmy... O kurwa. Bez... No dobra, trudno, zrobimy to tańszym kosztem. Nie, już jest listopad. Dobra, no nie mogliśmy jeszcze teoretycznie poczekać, ale... Ale już nie ma co. No musimy teraz to pootwierać, więc też potrzebujemy pieniędzy. Żeby było śmiesznie. O kurwa, za szybko trochę. Znaczy, no wiadomo o co chodzi. Stop. Trzymajmy się z tym jeszcze trochę.
To musimy wszystko potwierać, czyli potrzebujemy pieniędzy, XD. No, to był, nie wyszło nam to jakkolwiek, wiecie? No, tyle wam powiem, że nie wyszło to jakkolwiek, to nie wyszło. No dobra, trudno. Robimy ile się da. Robimy się ile się da, no niestety. Co dużo gadać, trochę nie pykło, trochę nie pykło. Zabrakło gdzieś tam. Trochę zabrakło po prostu. Nie wiem, finezji. Tego wszystkiego, gdzieś tam tego wszystkiego pozabrakowało. Jest jak jest, więc będziemy tutaj niestety ograniczymy się do tego co tu zbieraliśmy, bo zbieraliśmy strasznie drobne. Już jest listopad, ostatni miesiąc, grudzień, dodatkowo. No czasowo też nie wyszło tak jak chciałem, co nie? Czasowo też nie wyszło do końca, jeszcze chwilę poczekajmy, bo sami widzicie, gazu mamy tu naprawdę dużo. Tylko teraz, przez to, że rury są cienkie. Dobra, no to już zacznijmy coś sprzedawać. Przez to, że rury są cienkie, to też ten przypływ gazu, no mógłby być lepszy, co nie? Mógłby być lepszy ten przypływ, tego hajsu w sensie, co nie? No dobra, już coś tam niech sprzedają. Już i tak chyba nic lepszego nie wymyślę. Po prostu, no nie oszukujmy się, no. Mogło być dużo lepiej. Bo naprawdę, tutaj to było takie ogromne, że łopalnie moglibyśmy na tym zarobić fortunę. Gdyby to dobrze walło, ale no cóż. Dobra, o kurwa, jak mało czasu jest. Ja pierdykam, ale się teraz zaspałem. No mój błąd, zaspałem. Dobra, zrąbaliśmy to. Ja pierdykam, nie zauważyłem, że tak ten. Ale zaspaliśmy, o bogowie, jak zaspaliśmy. Nawet całej ropy nie sprzedaliśmy, o nie! Ale zaspaliśmy, najgorszy miesiąc ever! Znaczy i tak lepiej niż wszyscy koledzy, ale tak, to był jeden z bardziej żenujących miesięcy. Zobaczmy w ogóle jaki teren mieliśmy, 39, dosyć marny, ci mieli fajne. Ajajaj, o bogowie, jak tak zaspać! Niewiarygodne, tak zaspać po prostu, czaty, no coś okropnego. Coś po prostu okropnego, dobra! Jak to się mówi, takie rzeczy się zdarzają, nie ma się co, nie ma co się zniechęcać. No to co? Tu, o, tu jest obiecujący teren, ja też bym o niego walczył. Bo potrzebujemy jakiegoś lepszego terenu, co nie? Patrz, no kłóci się baba stara jedna. No, nareszcie. Kurwa, kłócili się i co? Dobra, o ile teraz procent walczymy? 1%, mało, ale gówno mnie to obchodzi, będzie mój i nikt nie stanie mi na drodze. Ile ma? 32 tysiące, czyli 21 kupuje, czyli my kupimy 23. No, 1% będzie mój! Koniec, kropka! No i proste. Dobra. A dobra, niech będzie, weźmiemy. I co? No i ruszamy w drogę, bo nie ma co na co czekać. Ostatnio nam poszło średnio, teraz postaramy się, żeby nam poszło mega profesjonalnie. Zaczynamy od tych dwóch gałganów, przyspieszamy ich od razu. Dobra, gość tutaj coś znajduje, od razu patrzymy. I tutaj nie ma. Tutaj też nie ma, kurwa, nie gadaj, że jest tak głęboko. Dobra. To ulepszyjmy na drugi poziom chociaż. Konie troszkę, poszerzmy ich ten. Dobra, sprzedajemy jak cokolwiek, co nie? Żeby sprzedać jakiekolwiek pierwsze hajsiki zarobić. Tak, musimy, musi nas stać, być stać przynajmniej na jednego dodatkowego konia. Żeby to było jakieś takie minimalnie opłacalne. O, drugi koń możemy teraz postawić. Trzeci koń możemy postawić. I czwarty koń też możemy postawić. Dobra. Pierwsze koty, koniki za płoty. Tutaj tak zróbmy tak, żeby dwa silosy się zmieściły. Zmieszczą się tutaj silosy chyba dwa, co nie? O, tutaj tak postawimy, to powinny się zmieścić dwa silosy. Żeby te podwójne zrobić. O, dobra, mamy to.
Tutaj w ogóle cena nawet troszkę wzrosła, więc fajno. Dobra, i tutaj już jakieś pierwsze hajsiki lecą. Dobra, dwóch tych koordynatorów znowu kładziemy, znaczy trzech nawet. I używamy pierwszych krecików, żeby przeczesały już wstępnie teren. Dobra, tutaj widzimy, że cena lepsza wzrosła, więc tutaj sprzedajemy. Koniec, zwiększamy prędkość. Dobra, tu widać, że odkrywają tereny. I tutaj też widzę. Tutaj też widzę, że jest coś nowego, co nie? Dobra, trochę kosztuje to, ale jak to się mówi, YOLO. Tutaj już źródełko wyschło, ale tu widzimy coś kolejnego. No, koniki, sprzedawajcie, sprzedawajcie, bo tutaj teraz na tym etapie hajsy się jeszcze nam mocno przydadzą. Dobra, poszerzmy. Tutaj poszerzmy mimo wszystko. To jest chyba coś innego, co nie? To też tutaj dokopmy się. Widzimy, że kreciki na razie nie znalazły. Chyba tutaj chyba coś jest. Tutaj chyba jest, nie jestem pewien. Tutaj na dole wygląda, jakby było coś. Kreciki na razie chyba nic nie znalazły. W sensie żadnego gazu. To niedobrze. Cena spada. Spada do mniej zadowalającego wyniku. Skupimy sobie silosy, wiecie? Kupmy silosy. Właśnie podwójny kupmy. No taki, na jak potrójny, co tam. Dobra, dawajmy na razie do silosu ceny. W sensie ropę. Tutaj widzimy, że jest kolejna fajna rzecz. No to co? Chyba zrobimy tutaj ten sposób. O. Nie, tu jest skała, tu jest skała. No nie ma na razie. O, jest, jest, olej. Przebijemy się przez. Dobra, nie będzie to nam przeszkadzać, bo my przejdziemy jakby obok. Ale mamy pier. O kurwa, źle. Źle. Bo nie będziemy mieli jak go powiększyć. Kurwa. No to koniec. Jeśli to jest jeden olej, to nie mamy go właśnie jak powiększyć. No to koniec. Jeśli to jest jedyny olej tutaj, to właśnie w tej chwili zablokowałem sobie możliwość powiększenia go. Czaty. Jesteśmy co najmniej w dupiu. Ja cię kręcę. No nie powiększymy go przecież. Bo nie mamy jak. No to nie olej. Nie olej, tylko gaz. Przepraszam. Mam na myśli o gaz, a mówię olej. Jak ropa w lewo? Ropa w lewo jest tutaj już odkryta, czaty, wiecie? Ajajaj, ale przypson, ja cię wrócę, jak tu cena spadła. No drastycznie. I ja da się usunąć tę rurę? No właśnie, chyba nie. Da się usunąć tą rurę? No chyba się nie da, tu w ogóle nie ma opcji coś takiego jak usuwanie. I to jest problem, jak się zbuduje coś już, to dupa. No i w tym przypadku, no, mamy już dupę. Dobra, troszkę sprzedajmy może. Albo nie, nie sprzedawajmy. Zagromadźmy tutaj ile się da. Przyspieszmy trochę. Niech cena właśnie wzrośnie do takiej bardziej korzystnej. I teraz trochę posprzedawajmy. Dobra, zobaczmy. Może kreciki. Istnieje taka szansa, że kreciki jeszcze znajdą jakiś gaz. No i wtedy de facto sytuacja nam się mocno naprawi, bo problem jest tylko taki, że teraz nie ma gazu po prostu. Wiem, że tutaj się obniżamy, ale gazu niestety nadal nigdzie nie ma. Jest gaz, mamy gaz. Widzimy, że jest gazik. No dobra. Tylko, kurwa, no jest dosyć ciasno ten gazik, wiecie? Ale mamy gaz, mamy drugi gaz, więc chociaż to trochę powiem, poszerzymy. Że jak powiem, minimalnie, jak się będzie dało. Myślę, że tyle hajsu już teraz sprzedaliśmy. W sumie trochę za dużo chyba sprzedaliśmy tej ropy, mogliśmy więcej zmagazynować. Ale byłem przekonany, że nie będzie gazu. Dobra, poczekajcie, mam istotny telefon chyba. Zaczekajcie chwilę, sekundka. Dobra, wracamy do giereczki. Dobra, to musimy to wydobyć jak najszybciej, żeby zacząć ogrzewać tutaj. Wy tego nie widzicie w ogóle, bo ja zasłaniam wam kamerką, taka dygresja. Tutaj jest złoże, wiadomo, gazu. Będziemy je poszerzać. Będziemy je poszerzać, poza tym, no nie wiem, czy będzie jakikolwiek złoże gazu.
wygląda jakby nie było, nie miało być. Nie było, miało, wygląda jakby nie miało być żadnego złoża gazu. A tak poza tym to chyba też już nie ma żadnego nowego złoża. No, chyba nie ma niestety. Dobra. Wy tego nie widzicie, ale w prawym dolnym teraz zacząłem powiększanie tego właśnie gazu. Zobaczymy, jak to pyknie. No i później zamierzam to podłączyć, of course, tutaj. Tak samo z tym gazem, co nie? Tak samo z tym gazem. Dobra, tu, no, tu musi być, tu muszą być powiększone rury. Ja nie wiem, czemu one jeszcze nie były powiększone, żeby to jako tako szło. Te też powiększymy już na zapas, bo to jest gigantyczne złoże tego akurat. Może nawet dojść do takiej sytuacji, że te zbiorniki nam nie starczą w sumie. No dobra, no i tak poza tym, no to szlalala. W sensie, no się po prostu rozbudowujemy. W sensie, rozbudowujemy, no dobra, no to chyba przyspieszymy już. Tutaj sobie, że bo ja nie widzę, jak to wygląda nawet. Ładnie to wygląda, zobaczcie sami, powiększa się pomału. Dobra, przyspieszmy. Wrzesień. Silosy pomału się zapełniają. Tutaj swoją drogą to powiększmy trochę. Tak sobie teraz pomyślałem, że przecież to trzeba poszerzyć, żeby znowu nie było akcji, że to... że to wiecie, wolno leci. O, już się maksymalnie poszerzyło. No dobra. Tutaj zamkniemy. No i co? Tu podłączymy może. 6 miesięcy, elo elo, Ania! Wybornie, 6. Tego kurwa, to jest strasznie mała cena teraz. Musimy poczekać chyba też, jak ona trochę wzrośnie. Dobra, widzę, co się dzieje. I to... całe szczęście, konie też w pewnym sensie są magazynem. Więc konie powinien trochę zbierać tego nadmiaru. Dobra, niech ta cena zacznie też rosnąć, jest listopad. Dobra, jest, trochę gazu się tego nazbierało ostatecznie, wiecie? Trochę gazu się ten nazbierało. Tutaj tego nie widzicie, ale tu jest ładnie zrobione. Otwórzmy. Ostatni miesiąc, dobra. Poczekajmy, jak to trochę wzrośnie. Grudzień, o kurwa, dobra, nie było tematu. Ładujcie to. Ja pierdykam, znowu to samo. Jak ten czas szybko leci. No dobra, no musimy, no i chuj. No i musimy to sprzedać po tańszej cenie. Bo przecież nie zdążymy tego sprzedać. Chyba. Dobra, dupa, kurwa. Mój zarąbisty plan nie wyrobił się z czasem. Po prostu. Kurwa, zaspamuje końmi po prostu i co się nie uda. No. No dobra, trochę nie przewidziałem, że ten czas tak szybko leci. Ja cię kręcę, no dobra, whatever. Trochę, dobra, w miarę się uda, znowu tak czasowo na styk. Na styk czasowo. Coś mi czasu ostatnio brakuje, powiem wam. Dobra, chyba zdążymy, no chyba zdążymy to posprzedawać. Ale na styk, strasznie na styk. Chyba damy radę. Sprzedamy wszystko? Chyba tak, chyba się udało sprzedać wszystko. Nawet ładnie zarobiliśmy ostatecznie, ale powiem wam, ostatecznie ładnie zarobiliśmy, ale na styk było strasznie, wiecie? Udało się. 82 tysiące, no. Ale to było bardzo, bardzo, bardzo na styk. Tak, tak szczerze mówiąc, to trochę, trochę powinniśmy wcześniej zacząć ogarniać tematy. Aukcja terenu, zobaczmy tylko, jak to było ustawione. 49, no nie najgorzej, tu było 50, czyli tu chyba będzie fajne pole. Chociaż tu też może być fajne pole, bo tu było 55, tu też może być fajne pole. Ale chyba bardziej to bym uderzał. Bardziej chyba w to bym uderzał. Imo tak!